stawy w ogóle nie powstały w sposób naturalny, bo one powstały gdzieś tak w okolicach II wojny światowej. Powstały głównie przez okolicznych mieszkańców, którzy tutaj z tych torfowisk, bo tu prędzej były torfowiska, wybierali torf głównie do celów opałowych. No i wtedy w tych wyrobiskach potorfowych właśnie powstały takie bagna, takie stawy. Tam też jest taka też opinia, teoria, że podobno Niemcy w czasie II wojny światowej ten torf wybierali w celu umocnienia płyty na lotnisku w Toruniu, na Aeroklubie Pomorskim. No i powiem szczerze, że bym się nawet do tej wersji też przychylał, bo ja tam wam kiedyś, jak będę jeździł w okolicach lotniska, pokażę wam nawet taką pokażę wam drogę taką wyłożoną cegłami, która właśnie prowadziła z lotniska do tych stawów tutaj, więc jakiś by tutaj dowód na to był. Stawy to są takie, tutaj te stawy przysiedzkie, one są nazywane też błotkami albo sprężami i to jest takich, nie wiem, chyba cztery takie stawy. Stawy są połączone kanałami, które przebiegają też wzdłuż Doliny Dolnej Wisły. Kanały, które miały właśnie te pobliskie tereny troszkę odwadniać. Dobra, ja zostawię rower. Ogólnie tymi stawami, tymi tutaj okolicznymi terenami przyrodniczymi się zajmuje taka organizacja ekologiczna Tilia, chyba z tego co pamiętam. I tu jest w ogóle przygotowane wzdłuż brzegów tych stawów takie tablice informacyjne. Zobaczcie sobie, jak mniej więcej tam z góry te stawy wyglądają. No, tu oczywiście grzybki można znaleźć. No nie są to za głębokie, że tak powiem, zbiorniki czy akweny wodne. W dużej mierze też są teraz zanieczyszczone. O, a tam jakoś, co, zdechła rybka jest? Nie, to jakiś lep leży, albo bułka. No to płytkie są, ale bardzo ładnie tutaj jest. Bardzo ładnie tutaj jest. W pobliżu stawów jest też osiedle mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, osiedle chyba Błotka się nazywa, więc tutaj wzdłuż tego, więc tam tutaj też trochę ludzi spaceruje, przychodzi sobie. Tutaj wzdłuż tej takiej zachodniej części tych stawów jest fajnie wysypany taki kamień. Tam widzimy sobie wysokie sosny, czy to jodły są. I tutaj nawet powiem szczerze, że to tak trochę wygląda ta ścieżka jak gdzieś w górach. Bardzo ładnie. Tam dalej też tak będzie. Tu po drodze też mamy kilka takich przygotowanych miejsc, żeby sobie zrobić ognisko. Niestety, jak widzicie, ludzie bawić się potrafią, ale sprzątać to już nie do końca. No szkoda. No ale cóż, już się zrobi. A tam widzicie te dwa punkciki? To są samoloty, bo tutaj zaraz tam na wschód od tych stawów, to tam jest lotnisko. No zaledwie tam, ile tam może, te 2-3 kilometry już się zaczyna lotnisko. Ja właśnie często sobie tutaj na ten teren przyjeżdżam nienormalnie tam od strony wsi Przysiek, tylko od strony lotniska. Tam właśnie też tą drogą wykładaną cegłami, o której wam wcześniej wspominałem. No wsiadłem już na rower, to się przejdziemy, zobaczymy. Tutaj mamy tablicę jakąś. A, no bo tutaj, o właśnie, tu można padalca spotkać. Kilka razy widziałem. Zdarzają się łabędzie. No wiadomo, żab to wiosną, to tu jest od cholery żab. No. Jak to ma? Ropuchy i żaby. Z gadów tam między innymi węże i jaszczurki. No i tam ptaki typu kaczki, krzyżówki, łabędzie, trzciniaki. Dobra. Nie wiem teraz, jak sobie skoczyć, ale dobra. Tutaj już w zasadzie, tam jest ten pierwszy staw. Tutaj już się zaczyna taki drugi staw.
drugi staw. One są ze sobą połączone. Nie dość, że są połączone jeden staw z drugim, to jeszcze naokoło nich biegnie taki kanał. Tutaj główną robotę, jeśli chodzi o tą wodę, o te kanały, no to robią bobry, bo tutaj tam na samym końcu już na tym północnym stawie jest dość spore żeremie bobrów. Podskoczymy tam, zobaczymy, czy będzie coś widać, chociaż pewnie teraz będzie dość pozrastane. No i ładna ścieżka, taka kamienista. Przyjemnie się jedzie. O, tu jest ten drugi staw. Troszkę mniejszy. Między nimi chyba, co pamiętam, o, tu właśnie jest zrobiona taka kładka, mostek taki drewniany. Z taką jakby małą zastawką spiętrzającą. Ustawimy rower. Woda tutaj już, jak widzicie, jest czyściutka, ładna czyściutka. Tutaj teraz nie widzę, no już wiadomo, jesień jest, zbliża się zimno, ale tutaj sporo małych rybek można zobaczyć. Ja zresztą sobie tutaj na ryby nawet też czasami przyjeżdżałem, głównie tam w tym północnym stawie. Tam można złapać sobie, no takie może nie za duże, ale całkiem okonki można sobie złapać, bo tu jest sporo okoni. No i szczupaczki też są szczupaczki. Tak wypatruję, czy gdzieś tu jakąś rybkę znajdę, ale nie ma. A, widzę. Są rybki takie malutkie. Są, tylko że oczywiście tego na filmie nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że o, jest jeszcze ich troszkę. Teraz poszukamy. Tylko że to cholery trwane są, jak ja tu podchodzę, to już ich nie widać, uciekają. No dobra, nieważne. Lecimy dalej. Las tutaj wokół tych stawów to jest głównie las olsowy, chociaż, czyli składający się głównie z olchy czarnej, z brzozy też, chociaż no tak jak widzicie są też tutaj świerki, gdzie nie jak dzieci, jakieś tam jodły. O, jakie powalone drzewo. Tak, jest to głównie ols, no bo tutaj te tereny są dość podmokłe, drzewa często te naokoło tych bagnisk stoją w wodzie, więc tutaj głównie wytrzymują takie drzewka właśnie jak olcha czarna. Jak patrzę, żeby gdzie taką tą olchę mogę znaleźć. O, tutaj tu jest właśnie to co widzicie, to jest czarna olcha. Te drzewa, no, mają takie charakterystyczne szyszki. Nie wiem, czy te szyszki będzie widać, te malutkie szyszki. Ja te szyszki to sobie zbieram często do akwarium, do krewetkarium, bo one mają dużą ilość garbników, a krewetki taką wodę lubią, te słodkowodne, ale no kurde, nie widzę, a w sumie powinny już te szyszeczki małe gdzieś być. No nie ma. Tutaj wśród tej gęstej roślinności, chociaż tutaj akurat od tej strony, nie, bardziej od strony zupełnie północnej, tylko teraz tam się ciężko jest dostać, to tam można też spotkać psiankę słodkogórz, taką roślinkę, która jest silnie trująca. Można sobie tam ją spotkać, jakby ktoś chciał pozbyć się żony, no może bardziej teściowej, to tutaj może przyjść i sobie takiej roślinki poszukać.